Witajcie drodzy kochani, chciałem dzisiaj powiedzieć o diecie jarskiej. Dieta jarska jest to dieta, która nie spowoduje w naszym organizmie jakby wydzielania się nieprzyjemnych gazów, nieprzyjemnych zapachów z naszej buzi. Dieta jarska spowoduje to, że nasza krew jest czystsza, cyrkulacja krwi jest lepsza w naszym organizmie. Spowoduje, że nie mamy tyle adrenaliny, nie mamy po prostu tyle negatywnych myśli związanych właśnie z tą adrenaliną, która jest w mięsie. Także ja polecam właśnie stosowanie tej diety jarskiej. U nas w Polsce rosną takie warzywa i owoce, na przykład mamy jarmuż, który jest też bardzo bogaty w witaminę C, mamy porzeczki, mamy agrest, mamy również inne owoce jak czereśnie, wiśnie, mamy ogórki, pomidory i tak dalej, można tutaj wymieniać bez końca. I również polecam buraki, które też powodują jakby lepsze trawienie. Te właśnie popularne buraczki czerwone, to właśnie one są bardzo zdrowe. I ja polecam takie typowe polskie jedzenie, właśnie ziemniaki, buraczki, jakaś fasolka do tego, ponieważ zjadanie dużej ilości glutenu, czy to jest właśnie w pizzach, które są bardzo przereklamowane, nawet bym powiedział, w telewizji i wszędzie. No niestety, nie są one tak do końca zbyt zdrowe, cały czas odżywianie się właśnie tymi pizzami i tym wszystkim człowiek tyje i nie czuje się zbyt dobrze. W związku z tym, że pizze i te wszystkie wyroby mączne zawierają dużo glutenu, prawda? A zamiast tego bym proponował właśnie takie typowe polskie jedzenie, ziemniaki, buraki, jakaś fasolka, może to być kompot z wiśni, kompot z czereśni, takie jakby jabłka, oczywiście przetwory jabłkowe, soki jabłkowe, robienie również soku ze świeżego selera, czy to naciowego, czy to seler właśnie ten korzenny. Te soki spowodują jakby lepsze samopoczucie w Was. Dodam, że sok z marchwi również leczy nasze nerki, leczy nasz system odpornościowy, ma dużo witamin, leczy naszą wątrobę. Właśnie ten sok z marchwi, który jest taki prosty, taki po prostu przeciętny, można go po prostu wykorzystać do tego, żeby podreperować swój wzrok, ponieważ zawiera też odpowiednie składniki, które reperują nasz wzrok, naszą wątrobę. No i dzięki temu po prostu będziemy się czuli lepiej. Można robić sobie takie sałatki warzywne. Można robić to na obiad, czy to można robić również z rana, to już jak ktoś chce. Ja bym proponował też z rana robienie takiej sałatki, już mówiłem w poprzednich programach, sałatki, którą się nauczyłem właśnie robić w Niemczech, w Kolonii. Jest to sałatka, która jest na bazie pomarańczy, banana, kiwi, zmieszana z dwoma, trzema łyżkami miodu, potem dwa jogurty i do tego przyprażone pestki od dyni. Zmieszane to wszystko razem, mogą być też orzechy włoskie, garść orzechów włoskich, która jest odpowiednio pokrojona, podrobniona, też dorzucona do tej sałatki. Ona sprawi, że ta sałatka będzie bardzo odżywcza dla nas, bardzo jakby taka lekka, nie będzie sprawiać wiele problemów dla naszego organizmu. Również jeżeli ktoś nie chce jeść sałatki właśnie takiej owocowej, może po prostu ugotować sobie szpinak. I ten szpinak ma dużą zawartość żelaza, może po prostu zrobić sobie taką zupę gotowaną z rana, rozgrzewającą jednocześnie i odżywczą, która jest na bazie szpinaku. Mogą być też również inne warzywa, to już w zależności od Was, drodzy kochani, jakie warzywa posiadacie. Na marginesie chciałem też skomentować, iż nasza firma Energy Aron posiada aronin, który jest bardzo zdrowy. Można go zakupić na linku pod naszym YouTube'em, jak również nasze podkładki, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Także pozdrawiam serdecznie, tutaj Stan Ryfy i do widzenia.